Cześć wszystkim! Dzisiaj chciałam Wam przedstawić mój nowy nabytek. Jest to mata do spania firmy Sea to Summit Etherlite XT. Jest to wersja dla kobiet i jest to wersja regularna. Wielkość tej maty, długość to 168 cm, szerokość 55, waga niecałe 500 gram, 495 dokładnie. Jest to mata przeznaczona dla osób śpiących na boku, jest dość gruba, ma 10 cm grubości i jest to system wielokomorowy, tutaj właśnie można zobaczyć, gdzie górna warstwa i dolna jest połączona takimi wiązadłami, które tworzą wielokomorowość i właśnie w ten sposób jest lepsze dostosowanie maty do spania do ciała, gdy śpimy na boku. Jest bardzo dobrze izolowana. Ten rating tutaj ma 3,5, z tego co pamiętam, 3,5 to jest wartość tego, jak mata odbija ciepło naszego ciała i izoluje nas od podłoża. Ta izolacja jest bardzo ważna tutaj. Komfort, stawiam przede wszystkim na komfort. Po całym dniu trekkingu jedyną rzeczą, którą jest dla nas ważne, to zjeść i wyspać się, zregenerować się przez całą noc. Także ten komfort jest tutaj ważny, aby na drugi dzień mieć znowu energię do dalszego podróżowania. Moja stara mata niestety osłużyła się przez ostatnie dwa długie trekkingi, gdzie podróżowałyśmy po Maderze i wokół Mont Blanc. Niestety już wysłużyła się i musiałam zainwestować w coś lepszego. Nie jest to mata tania, ale wydaje mi się, że cena nie będzie grała dużej roli, jeżeli myślimy i stawiamy komfort na pierwszym miejscu. Co więcej mogę o tej macie powiedzieć? Jest to mata szybko pompująca, zawierająca worek pompujący. Jest tutaj taki zawór, który pierwszy zawór jest pompujący, drugi jest do wypuszczania powietrza. I teraz szybciutko odpakuję tą matę, tak jak oryginalnie przyszła zapakowana. Tutaj właśnie mamy przedstawione te komory. Jest tutaj system zapobiegający gromadzeniu się wilgoci w środku. W środku w tej macie. Standardowe maty, jak kiedyś były pompowane przez usta, nabierały dużo wilgoci, bo wydychamy CO2 i pompujemy to w materac. Szybko powoduje pleś w środku. Tutaj jest zastosowany jakiś system, który tej wilgoci nie gromadzi i nie powstaje pleśń. Dodatkowo przez ten worek pompujący nie wdychamy tak dużej ilości wilgoci. Co jeszcze? No dobrze, rozpakujmy. Czyli tak, mamy worek, jest stosunkowo niewielkich rozmiarów. Po obydwu stronach mamy sznurki, które należy otworzyć. Z jednej strony mamy matę, która właśnie wygląda w ten sposób. Tu chciałam jeszcze, oprócz tego zaworu dwufunkcyjnego, ta mata posiada również nakładki, które jeżeli kupimy poduszkę z tej samej firmy, to ona zostanie w miejscu przez to, że są te łatki, które tutaj naklejamy. Tak zwany pillow locking system. Worek, jak sami widzicie, jest część do pompowania, którą dołączamy tutaj do zaworu. W ten sposób. To jest akurat otworzony zawór do wypuszczania powietrza. Tu jest mniejszy u góry do wpompowywania.
I tak oto w taki sposób pompujemy matę. Całość napompowania wychodzi 2,5 takie pełne worki. Żeby je napełnić, delikatnie wdmuchujemy powietrze i wpompowujemy do materaca. Jest to dość komfortowy system pompowania. Nie trzeba wytężać płuc, żeby napompować taki materac i mamy napompowany. Nakleimy teraz tutaj takie rzepy stopujące poduszkę. Także mamy 4 rzepy z samoprzylepną taśmą 3EMA. Jeżeli kupimy poduszkę z tej samej firmy, w większości te poduszki są właśnie zintegrowane z materacem i pozostaną w miejscu. Wielokrotnie zdarzało mi się w nocy szukać poduszki, wyślizgnęła się gdzieś i to jest dość uciążliwe, szczególnie w śpiworach typu mumia. Jestem bardzo ciekawa, jak to działa i myślę już za niedługo wypróbować ten materac z poduszką. Dobrze, to teraz wypróbujmy. Są tu oczywiście jeszcze dodatkowo łaty. W razie przebicia można szybko naprawić i również są na samoprzylepnej taśmie 3M. Jest ich tu kilka. Także całkiem fajnie to zabezpieczyli. Mam nadzieję, że nie będzie okazji używać ich. Tak, to zachować, to do wyrzucenia. Cóż więcej, sprawdźmy. Jest dość głośna, mogę powiedzieć, przekręcając się z boku na bok, ale o wiele, wiele bardziej komfortowa niż moja stara. Już nie mogę się doczekać, kiedy ją przetestuję. Dzięki za oglądanie. Do następnego odcinka, w którym będę znowu pokazywać, jakie rzeczy używam do podróży, czy też do trekkingu. Trzymajcie się, cześć!